Siemanko! Witam w kolejnym odcinku z Asasynka. Ostatnio... Co my ostatnio robiliśmy? Chyba uratowaliśmy Machiavelliego przed egzekucją. Jednak się okazał porządnym gościem, jak na razie. Przepraszam, coś przejeżdżało za oknem. No i... Dzisiaj zaczynam od razu od misji, bo akurat jestem obok, ale sobie sprawdziłem tutaj u tego pana jegomościa, że mogę sobie wykonać jedno z zadań kupców, bo zdobyłem wszystko, zdobyłem totem, który był mi potrzebny i jest taki mieczyk do odblokowania. Ciekawe, czy on będzie fajny. Miecz kapitana w ogóle. Viara. Dobra, bierzemy go. Zobaczymy, czy on jest lepszy w ogóle od tego, co mam, bo w sumie... A w ogóle jak to sprawdzić? Dobra, jeszcze sobie go zbroję kupię może. Mam 42 koła. Kirys? Kirys kolejny? No tu jest następny Kirys, też jeszcze lepszy. No dobra, sobie taki Kirys może kupię. Jak mnie stać, to czemu nie? I w sumie chyba tyle. O zbrojeniu na razie nie zobaczę ten miecz, jak on będzie wyglądał. Kuszę to już mam, amunicję, pociski sobie zdobędę więcej. I bełciki też sobie napełnię. Żeby było, kurde, wszystko na cacy, na glancuś, kurde. Dobra. Jak sprawdzić, ten miecz już od razu go mam? Chyba on jest. Sobie sprawdzasz menu, wyposażeniu. O nie, to nie to. Aha, dobra, niechcący włączyłem strefy. Ładnie to podblokowywałem już. Została mi tutaj jedna. W środku, tutaj mi jakieś zostały. Ej, kurde. Dużo. Zostały mi chyba ze trzy. No. Trzy tutaj, ale ciekawe, gdzie jeszcze będziemy się przenosić. Dobra, uzbrojenie. Miecz kapitański, to jest ten. Aha, czyli mam go uzbrojonego, dobra. Tylko ciekawe, czy on jest lepszy od tego, co miałem. To też jest pytanie. A to musiałem chyba sprawdzić w tym. W swojej bazie. W bazie psiego patrolu. Dobra, ciśniemy. Od razu. Czemu muszę tam wejść w ogóle? To jest chyba kryjówka tutaj. Mi się wydaje. Może sprawdzę jeszcze sobie tutaj tych. Czy mam u nich wykonane zadania. Bo oni też mają. Zadania kupców. Tego nie mam. Mnie dwa, bo mi brakuje i purpurowego barwnika. Dobra, to sobie tutaj kupię coś. Średni kołczan. To kołczan to w sumie nie aż tak potrzebny. Bardziej chyba na noże, gdyby mi się przydał. Mi się wydaje. Dobra, starczy. I przefarbujemy się może na weneckie wino. Będę wino... winowajcą będę, kurde. Dobra, ufarbuj pelerynę na weneckie wino. Okej. Okay. Dobra. Czyli tutaj mamy... O kurde, ale jestem... kolorowy. A tutaj? Też mi brakuje. Kupimy sobie... Aha, nie, kupimy sobie obrazu. Mapę skarbów też sobie nie wykupimy. Czyli tutaj nic. No dobra. To lecę już od razu do misji. Gdzieś tu na górze będzie. Nie wiem, czy sobie jeszcze nie wysłać asasynów na misję. Gdzie oni są? To chyba do środku to jest. No dobra, wchodzimy. Patrzymy, co tu się będzie działo. Haha. Zostaw lajeczka, jakiś komentarzyk. Volpe, ogos Roma. Very well, Ezio. The French and Papal forces are in disarray. Then it is almost time. Call the assassins together. And bring Claudia. Now? Yes. Now. Ła, uderzyłem się fotelem w plecy. Musiałem sobie podsunąć go. O. La ashaya waqtun mutlak. Bel kulun mumkin. The wisdom of our creed is revealed through these words. Kredo asasyna. We work in the dark to serve the light. We are assassins. Trochę chujowo by było, jakby on zdradził. We here dedicate our lives to protecting the freedom of humanity. Mario, our father, and our brother, once stood around this fire.
fighting off the darkness. Now, I offer the choice to you. Join Claudia us. Na asasyna? W sumie poradziła sobie z tamtymi łebkami wtedy. Czy to matka była? Nie, to matka była chyba. Nie, to Claudia była. Tak, Claudia, no. Jesteś asasynką, moja siostrzyczko. You and I have not seen eye to eye on many issues. No to prawda. But you are exactly what the order needed. You have led the charge against the Templars and rebuilt this brotherhood. To są święte słowa, panie Machiavelli. Now we must put Ezio where he belongs, at the head of the assassins. Jestem przywódcą, kurde, z asasynów. You will now be known as Il Mentore. Jestem mentorem. No i proszę bardzo, elegancko tego. Ezio ucieszony. Where other men are limited by morality and law, remember, everything is permitted. Pięknie. O, skok wiary dla pani Claudii. Papa, pani Claudio. The sudden change of heart. I have always stood by you. I was the one who brought you to Roma, and the one who caused the explosion as ja w niego zwątpiłem. The mercenari who protected you at Il Colosseo were mine as well. You just did not know it. Maestro Machiavelli, Cesare has returned to Roma alone. He rides for the Castel Sant'Angelo. Grazie. Oh. Well. The decision is yours, not mine. Niccolò, you better not stop telling me what you think. Why else would I seek the opinion of my most trusted advisor? Go kill them, mentore. Finish what you started. Good advice. Cześć, jestem mentorem, to niech się inni tym zajmą. I intend to write a book about you one day. Oh. If you do, make it short. To jeszcze pisarz, kurde. Dobra, no. Książki są, Ezio. O asasynach. Jedną czytałem. Nie wiem, nie pamiętam już dokładnie jej, ale... A chyba całkiem spoko była. Bo ojej, dawno, dawno. W sumie mógłbym sobie przypomnieć te książeczki, kurde. Pokupować sobie, żeby mieć kolekcję. Trochę ich tam jest chyba. Borgia. Borgia. Hiszpan. Będzie kurde gość rozwalony. Łeb miał rozwalony dzisiaj. Dzisiaj? Może i dzisiaj. Mam nadzieję. Dobra, są tutaj moi asasyni. Od razu sobie ich popatrzę i powysyłam, co oni tutaj mają ciekawego. 10 tych aż tutaj było. Jać. Asasyni. 8 już poziomy mają. Panie, to chyba 9 może mieć, czy 10 najwięcej? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Tym porozdaję punkciki. Niech mają. Moi nawet najsłabsi. Dobra. Okej, okay. I wysyłam ich na zlecenie. Co tu mamy? Jedyneczka. Nie wiem, czy to jest sens. Kogoś tutaj... W sumie mamy dwójkę taką. To może sobie iść na tą misję. Idź, idź, idź. Zarób. Tu jest strasznie ciężka, w tej Barcelonie. Zobaczę, czy mnie w ogóle będę mógł to ogarnąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 90%. Zostaje mi trzech. Dobra, niech robią tą zarąbiście trudną misję. Chyba jest najtrudniejsza, jaka jest. Może im się uda. No, powinno się udać. 90% to co to? Może... Mam nadzieję, że nie zginą wszyscy, tylko jeden na przykład, nie? A 8 poziomy to szkoda troszeczkę już, bo trochę ich rozbudowałem. No, ale. Ale skaczemy po dachach. Skaczę tu. Ops, proszę bardzo. Jaki skok. No i dobra. Co my teraz tu mamy? Tu jest jakaś misja. Popatrzmy. Tu po drodze są tylko kurtyzany.
Ale chyba od razu do misji będę szedł. Chociaż nie, może sobie najpierw zrobię to leże. Bo to chyba ostatni klucz, nie? Nie, jeszcze tu jest jedno. Jeszcze dwa leża zostały. Dobra, to widzimy się przy leżu. Ja sobie tam dotrę. Sobie zrobimy. Jednak sobie nie zrobimy, bo to jest teren... Kurde. To jest teren wrogów. Także chyba najpierw misja jednak będzie grana. Bo tu wszystko jest... No, wchodzisz tu? Dobra. Tu wszystko jest w tych. O! Dobry panom kapłanom. Kłaniam się nisko, aż po same kule. Nie no, idziemy od razu misję najpierw zrobić. Zobaczymy, co ten Cezar tu wymyślił. Dostań się do Castel San Angelo i stań oko w oko z papieżem w jego apartamentach. Nie możesz zostać wykryty. Czyli idziemy do pana Borgi. Dobra, idziemy go walić na łeb. Już trochę za długo sobie grubasek żyje. Rodrigo Borgia, wejdź na Blanki. Czyli co, czyli tu? Chyba tak. Ups. Nie. Jak on mnie widzi? Oj. Tak, no chyba tędy muszę wejść, no nie mam innego wyjść, a w sumie... On tu idzie w ogóle. Dobra, chyba się zatrzymał. Olał sprawę. Sprawdźmy. Ja muszę iść tam górą. Tam górą sobie przejdę. Zresztą nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tak, chyba dobry. Doszykuję sobie kuszę od razu, w razie czego jakbym musiał go walić na łeb. Chyba od razu to... Nie! Kurde! Synchronizacja nieudana, dziękuję bardzo, pozamiatane. Ja to jak zwykle, nie? Nie naładowałem do końca kuszy. No dobra, kiedyś sobie zrobię tą synchronizację. Do końca. No i wchodzimy. Dobry. Do widzenia. Dobra, ta kusza jest. Tylko jeszcze jakby mi zwrócił te. Znowu coś głośno jedzie. Dobra, nie było tak źle. Tam jest typek. Spróbujemy go normalnie. Nie! No dobra, w sumie dobra. Wysłałem asasyna niechcący, jak zwykle, nie? Chciałem zmienić broń. I znowu się pomyliłem. Ups. Taka zamiana. No, sorry, że cię wykorzystałem, ale... Tak wyszło. Dobra, gdzie mam teraz iść? Tutaj, na górę? Dobra, jestem. O! Cezary! Padł. Myślałem, że się wpieprzy w to siano. Nie! Ja muszę się z nim zobaczyć. Gościu, ja jestem pierwszy. Byłem umówiony na wizytę. Kurde. Znajdź sekretne drzwi. Mam nadzieję, że zabiję go przed tym gościem. Ja on znowu się tam spin... O yes. Czekaj. Gdzie ja mam iść dokładnie? Tam, jak się zrespił. Nie wiem, czy tu? Chyba tu. Dobranoc. Tu jeszcze jest jeden typ.
No to idziemy do niego powolutku. Ups. Dobranoc. Panu. Tam idzie kolejny. Chyba mnie zobaczy stąd, raczej. Mam taką nadzieję. Jak przyczai tamtego, to go sobie tutaj... Aha, dobra. Nie szczai mnie. Mam nadzieję. Szybkim krokiem sobie dojdę do typa i sobie go ciachnę. Powinno być skradanie w tym Assassinie już zaimplementowane. Żeby można było kucać sobie szybko iść na przykład, nie? Dobra, jak mam tam się dostać? Przez zejść chyba tu. Teraz chyba muszę zejść tu na dół. Dobra. I pójść jakoś tutaj, tędy. Mi się wydaje. No, pójdź się. Dobra. Okej. Okay. Tu jest chyba to wejście. Dobranoc. Ły na noc. Dobra, teraz są na te schody. Chyba mnie nikt nie widzi raczej. Nie, nie złapałem się. Kurde. No nic, no. Taki dalekiego skoku to jeszcze nie miał. Jakiś podwójny skok czy coś mógłby mieć. Wchodzimy. Jakie drzwi te ukryte są w ogóle? Przecież one stoją. Po schodach się wchodzi. Znajdź drogę do górnej jadalni. O kurde, panie. Tu jest... Co są jakieś belki w ogóle na górze? I don't understand. I ordered a fresh batch of La Cantarella last night. I am terribly sorry, mia signora. But the Pope has taken it all. Where is the Pope? He meets with Cesare. Strange. He did not tell me Cesare had returned. A no nie mówił, no bo on taki jest trochę skryty. That woman gives me so much trouble. Why didn't I stay in the stables? What a family this Pope has. Nie. Skoczysz tam? Nie skoczysz tam. To gdzie mam teraz iść? Halo? Coś tutaj mi się chyba pomyliło lekko. Zaraz. Jak ja mam tam doskoczyć? Po tych drzwiach? To nie wejdę na pewno. Nie no, musi tutaj jakoś tędy się dać. O, dobra, on sam przeskoczył, okej. Okay. Dobra. Źle to zrobiłem po prostu. Dobra. Chuś tu. Teraz tu. Okej. Okay. Całkiem przyjemnie, jak na razie. Teraz się muszę chyba odbić, tak? Tam jest z tyłu tata? Jest chyba. Dobra. Jest okej. Okay. Góra. Chyba teraz... Oj, spadłem prawie. Teraz czekaj Ezio, bo nie wiem gdzie dokładnie. A, tu się trzeba zwiesić, okej. Okay. Dobra. I teraz boczek. Idziemy w boczek. Chyba do góry. No i chuś tu. Oj. Dobra, jestem na górze. Mam typa z lewej. Pokaż mi go. A, tu go nie ma, dobra, ale tak muszę tam chyba zejść. Raczej, czy mam na górę iść? No nie wiem. A on tam stoi.
A jakby mu tak pieniądze tutaj rzucił? Będzie widział? Ale nawet się nie przejął tym hajsem. Kurde. Co za gość. Ale to chyba nie tutaj. Chociaż? Nie no, tutaj. Okej. Tu nic nie ma. Lecimy tu. Życie sobie uzupełnię, bo straciłem wcześniej. Jak spadałem. Dzień dobry. Dzień dobry, ja z tym... z żarełkiem przyszedłem. Jakaś biblioteka. Cóż. Tam są schody na górę. Ja mam wejść... Aha, dobra, jeszcze chyba wyżej. Aha, chyba nie. Tu po tym da radę? Da. No. Ezio. Na bok. No może nie tu, no ale dobra. Co to jest? A. Czy to ktoś z moich tych? Z moich znajomków. Tak wygląda na pierwszy rzut oka. Dobra, tam jest gościu. Tu gdzie mam iść? Na dół? Ojej. Ja chyba dobrze zrobiłem raczej. Czy nie? Nie, tam jest jakieś wejście, dobra. Tu jest typ. Z drugiej strony jest typ. Tego zdejmiemy tak. Tamtego chyba zostawię. Niech sobie żyje. No i wchodzimy. Wejdziesz przez takie okien... Aha, okej. Okay. Jest i on. What has happened here? I do not know what you mean. My funds, my troops, gone! Financial difficulties strike all of us, even those with an army. You intend to give me money? No, I do not. No. Then I will use the Peace of Eden to get what I want. Your help is not necessary. That has been made abundantly clear to me. Are you aware that the Baron de Valois is dead? Yeah, go zabij him. Did you? What reason could I possibly have to kill him? Was he plotting against me with my brilliant, treacherous Captain General? I do not have to stand for this! The assassins murdered him. But why did you not stop them? As if I could. It was not my decision to attack Monteriggione. It was yours! It is high time. No, tak było. You took responsibilities for your actions. Zniszczyli mój dom. Despite the constant interference of failures like you! You are not going anywhere. I have the Peace of Eden. Get out of my way, old man. I gave you everything, and yet it's never enough. Cesare! He intends to poison you! You would not listen to reason. Father, do you not see? I control all of this! If I want to live, I live. If I want to take, I take. If I want you to die, you die! Where is the Peace of Eden? Stop! I know where it is! And you did not tell me he had taken it? Cesare, it's me, your queen. Oi, oi. You are my sister, nothing more. Where is it? You never loved me? Where is the apple? Tell me! Tell me! Czemu tamten się zatruł, a ten nie?
Pokonaj Cezara, aby zdobyć jabłko. Nie wolno ci nikogo zabić. Dziwne, że ten Borgia od razu się otruł i leży na glebie, a tamten ugryzł i mu nic nie jest. Nie wiem, o co w tym dokładnie chodzi. No dobra, lecimy. Nie mogę... No chcesz jabłko, wiem. O kurde. Biją tam się. Ups. Dobra, już tych tak zabiję. A ja miałem nikogo nie zabijać. Świetnie. Jak ja jestem głupi. No ale cóż zrobisz, no. Stefan debil. Gdzie to jest? Jak ja mam tam zejść? Aha, tu, dobra. Długo bym tam będziesz męczył jeszcze. Ups. Dobra, jestem. Uciekł. Myślałem, że to ja go zabiłem kiedyś, jak grałem. Tak mi się wydawało. No dobra, no. Mogę go przeszukać? Kradziesz? Ha. Ale nie mogę ich okraść, dobra. Myślałem, że mogę. Miałem nikogo nie zabijać. Idź tam. Idź pan z takim, z taką synchronizacją. Gdzie ja mam wyjść? Na górę nie, no bo ja przyszedłem. Sorry. Chyba tu. Jest i on. Asasino! Cazzo. No nie. I will come for you later. Tak, a co zrobisz? Aha, nie tu. Zaraz, gdzie to jest? Tam na górze. Tu jest to... Aha, tu jest jakaś ta, dobra. Kurde, jaką mam chrypę. Chrypę. Nawet do góry. Okej. Okay. I wychodzimy. Ups. I'm sorry. Nie chciałem. Ale się nawinąłeś akurat. Jak on dziwnie wchodzi po tych schodach. Dobra, tu jakiś skarb leży. Kurde no. I tu jest... Przepraszam. Ale krypę mam taką, że to jest skok wiary w ogóle. Co? Aha, to jest czas liczony teraz, fajnie. Nara. Ukończyli. Awansowali w ogóle moi asasyni za tamtą misję dobrą. Szybko dotrzyj do... Aha. Lecę, pędzę. To teraz mnie wszyscy gonią. Nie, myślę, że w 3 minuty tam chyba dobiegnę, nie? Raczej. Mam taką... Ojej. Mam taką nadzieję. Patrz, wszyscy mnie teraz... Ła! Jak oni tak szybko biegają? Tego nie rozumiem. Ups. Po drabinie na górę. To jakiś skarb, ale teraz go minę. Dawaj. Teraz leci nieubłaganie. Nie stanie.
O, jeszcze flagę zebrałem. Ej, jaki typ? Zostaw mnie. Slalomem, slalomem. Ups. Ja nie wiem, czy ja tam dobiegnę. O kurde. Ci kusznicy są niesamowici. Parkour, parkour, Ezio, no w końcu jesteś asasynem, kurde. Ups, ale bym spadł. Ta ładnie się złapał przynajmniej. Dobra, zgubiłem ich, ale dalej nie dotarłem do... Tędy nie wejdę. Muszę iść tutaj. Bazylika di San Pietro. No i gdzie on jest? Aha, dobra, to. Od razu misję robić? Znowu będzie dłuższy odcinek? Kurde. Dobra, robimy. Jest jabłko. Ale są i oni. Looking for this. It ends now, assassino. My sword will take your life. O, jabłko zadziałało. Ty, na niego jakoś dłużej. Chociaż więcej zjadł. Ło. To jest moc. Ucieknij z Watykanu, zabierając ze sobą jabłko. Nie strać zdrowia. Uciekamy z Watykanu. Dobra, dobra, zaraz, 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 spokojnie, panowie. Przytrzymaj. Aha, chyba źle to zrobiłem trochę. No. Ej, czemu ja nie mam zdrowia? Łe? Czemu ja zdrowia nie miałem? Całe zdrowie mi uciekło. To jest to jabłko. No to świetnie. Oni zostali tam w ogóle, łe. Dobra, gdzie ja mam biec? Zaraz, halo, tutaj. Gdzie to wyjście jest? Tu. Drogi, bo was jabłkiem pizdnę. Macie. Dał na japę. Bijcie się. To musiałbym nie używać jabłka po prostu. Dobra, ojej, no nie mógł tego jakoś inaczej zrobić? Gdzie mam uciec w ogóle? W jakie miejsce? Kolejna flaga. Okej. Ciekawe, gdzie teraz wrócę. I w ogóle gdzie ja mam iść? Bo nie wiem dokładnie. Aha, dobra, jest tutaj. Opuśćcie rejon. Ojej! O, ale fart. No, kurde! Chcecie to? Bawić się? To się bawmy. Bawcie się sami ze sobą. Kurde, jak mnie romno, prawie umarłem. Ja pierdzielę. Dobra, trzeba się schować. Tu mnie znajdą? Chyba nie. Raczej. Się skitrałem. No, o, dobra. Udało się. Musiałem nie używać jabłka. W takim razie. Sierpień 1503. Rodrigo Borgia is dead. And Cesare? Poison, but alive.
We must not allow him to assemble his remaining supporters. The coming weeks are critical. With your aid, I will hunt him down. My men will patrol the city, but we might need an army. We have one. Zniszcz rzymską armię Cezara, pozostawiając go z niewielkim wsparciem do przeprowadzenia kontrataku. Nie wiem, czy robić to teraz. 37. To już w następnym odcinku się widzimy od tego momentu. Dzięki, że byliście. Zostaw jakieś komentarze, klajeczka i subskrypcję, jeśli się podoba seria. No to siema!